Ja pierwsza. Słuchaj. Gotowy? Tak. Do Hani. O! Jaka cecha Jacka rozczula cię najbardziej? No. Ja powiem wam uczciwie, że... Kupowanie kwiatów. To tak, uwielbiam jak mi kupujesz kwiaty, ale nawet ostatnio zrobił się taki romantyczny, wiecie, wcześniej taki nie był. I mi się bardzo podoba, kiedy mnie przytula, całuje i mnie różyczkę i mówi, że nas kocha. I to jest zawsze takie rozczulające i żadne kwiaty, nic więcej nie mają znaczenia dla mnie. Kto bardziej stresuje się ślubem? Co jest banalne, to wiadomo. Słuchajcie, ja nie wiem do końca, co na tym ślubie będzie, więc pewnie będę zaskoczony niektórymi rzeczami, ale... Pan młody chyba nawet nie wie, za co płaci, więc tak. Słuchajcie, on będzie jak jeden z gości wejdzie i... Ja sam jestem ciekawy swojego ślubu. Ja powiedziałam Jackowi o swoim pomyśle 6 miesięcy temu, jaki zaplanowałam tam z Instaxami, a Jacek 3 dni temu, 4 dni temu zadzwonił, że ma genialny pomysł, żebyśmy kupili Instaxa, więc generalnie nie ma pojęcia, co się dzieje. A to za różnica, czy 6 miesięcy w tą, czy teraz, nie? Bo już od 6 miesięcy mamy te Instaxy. Dobrze, dobrze. Ale to, czyli to... Teraz ty. Mój pomysł? Dobra. Do Jacka, co najważniejszego zawdzięczasz Hani? Nie wiem, czy się powtórzę, ale chyba to też trochę mnie rozczula w tym wszystkim, że jaką fajną, dobrą i kochającą jest mamą od momentu, kiedy mamy córeczkę. Dlatego życzę jej, żeby miała tych córeczek więcej trochę. Ja cię kocham, a moje dziecko najbardziej na świecie jest najkochańsza. Ale słuchajcie, no ja na razie się na jednym tutaj jest super, nam we trójkę z psem i jest wspaniale. No ale też trzeba przyznać, że zawdzięczasz mi wesele. Tak. Bo gdyby nie ja, to właśnie wesela by nie było. No dawaj dalej, ja trzymam. Idziemy. To była miłość od pierwszego wejrzenia, czy trzeba było się dotrzeć? Dotrzeć. Na początku tarcia były, słuchajcie, zanim byliśmy razem. Tam tarć to tam tartak można było otworzyć, serio, naprawdę. No bo znamy się długo. Znamy się. Długo tańczymy, ale... Więcej niż połowę życia. No. Więc i na początku trochę jak pies z kotem. No. Nawet jak kot z myszą. A wyszło jak wyszło. No. Które z was jest bardziej wybuchowe? No to ja, Hania, to jakby, dalej. Słuchajcie, no. On jest oczywiste. Ostoja w spokoju. To jest oczywista, oczywista. Tak, to jest prawda. Ale... Kto pierwszy powiedział kocham cię? A to jest... Nie słyszę to pytanie któryś raz i nigdy nie wiem. Nie, bo my właśnie przez te tarcia nasze i wszystko... Nie wiem, kiedy to było nawet. Nie wiem, kiedy to było, musiało to być dawno, ale dzisiaj sobie oboje mówiliśmy, więc chyba to jest najważniejsze. Dokładnie. A to, że ja jestem wybuchowa, to wiadomo. Kochania musi częściej mówić kocham cię. Tak. Kto wydaje więcej pieniędzy? Hania. Ale to wszystko jest jakby oczywiste. Hania, dziękuję. Ale proste pytanie, prosta odpowiedź. Ja jestem pierwsza, żebym powiedział, żeby oszczędzać, ale tego samego dnia kupię komodę. A dzisiaj się dowiedziałem, że Hania kupiła spodnie, jedne parę, drugą parę nową i jeszcze mi mówi, jaka super cena. Z 2000 na 1000 zł. Nie no, opłaca się. Ale no, była promocja, słuchajcie, naprawdę. Kto jest dla Róży bardziej wymagającym rodzicem? Nie wiem, wydaje mi się, że ona w ogóle potrzebuje teraz trochę więcej dyscypliny. Tak, bo generalnie nic od niej nie wymagaliśmy. No tam Hania z nią ćwiczyła różne tam. Nie, ja ćwiczę, ona w sensie jest wysportowana, ćwiczymy kolory jakieś, no ale mówienie, ale no teraz jest starsza, więc trzeba będzie trochę ją też, co wolno, a czego nie wolno. Różyczce się przyda. Bunt dwulatka się naprawdę, słuchajcie, od 2 dni zaczyna, więc no teraz będziemy bardziej wymagający. Kto w waszym związku prędzej zacznie jakąś poważną rozmowę? To na pewno Hania. Ja, bo ja jestem bo bardzo dobra rozmawiać. Ja nie potrzebuję rozmów. U mnie wszystko jest zawsze. Bo u nas w związku też jest czasami tak, że Jacek nie widzi problemu, słuchajcie, naprawdę. Jest tak, że ja widzę, że mam jakiś duży problem i też już tak przetrzymuję i już biorę na tą poważną rozmowę, a to jest mężczyzna i on nawet nie zauważył, że od 3 miesięcy się nabiera problem. No ja mu mówię, a on dalej nie widzi, że jest problem. W końcu. Okulary muszę ja mu muszę mu też powiedzieć, że jest taki problem. Żeby wiedział, za co do przeprosić. Mnie. Nie? Jak trudno było trzymać w tajemnicy przed Hanią pomysł oświadczenia się? Jak trudno? Łatwo dosyć. Hania się nie spodziewała. Cały czas pandemii. Pojechaliśmy sobie do Włoch.
na wyjazd, bo Hania też chciała koniecznie na wakacje gdzieś odpocząć, wyjechać. Więc połączyłem, że tak powiem, dwie rzeczy naraz i się oświadczyłem. Tak, ja nie wiedziałam, kiedy to będzie. Wiedziałam, że się oświadczy. To wiedziałam, że się oświadczy. Skąd? Od ludzi. A, okej. Okay. Ale nie wiedziałam, kiedy. Się dowiedziałam dużo, dużo wcześniej, więc trochę ci zeszło od pomysłu chyba. No bo pandemia, te sprawy trochę... Się dowiedziałam, nie wiem, czekałem trochę na pierścionek. We wrześniu, a tutaj, słuchajcie, do marca czekałam, więc naprawdę już się w marcu się już nie spodziewałam. Pół roku czekałam. W lutym wzięliście ślub cywilny. Czy której z was zmieniło nazwisko? Nie. Hania dorzuciła kolejne, bardzo łatwe, więc jakby ktoś teraz chciał powtórzyć nazwisko Hani, to pozdrawiam. Bardzo fajnie i też miałam taki pomysł najpierw, żeby Róża nazywała się Rudziewicz Jaszka, ale ktoś powiedział, że to jest tak zrobienie dziecku dyktanda w zerówce, więc stwierdziliśmy, że... Róża, U z kreską, rzec kropką, Rudziewicz, rzec kropką, zwykłe. Jeszkę po niemiecku. Pozdrawiam. To ona już na dyktandzie po tym, jakby napisała swoje imię, nazwisko, myślę, że mogliby ją ocenić. Więc Róża Jeszkę lepiej. Tak. Kto pierwszy przeprasza? Ja. Ja. Tak, ty. Ja. Ty nigdy. Jak nie? A ostatnio? No kto pierwszy? Przypomniałam ci, czy mnie przeprosiłeś. No właśnie. Do Hani. Które zachowanie Jacka najczęściej działa ci na nerwy? O, to jest dobre. Słuchajcie, strasznie mnie to denerwuje. On wie, ty wiesz, co ja powiem. Tak? Zostawia rzeczy. I to na krześle. I zawsze mówi, że on tego potrzebuje. Ale potrzebuje, nie wiem, tej bluzy, jej nie ubierze i ona ta bluza, ja nie wezmę, nie wezmę na przykład, wisi tam 3 dni. W końcu biorę to, chowam do szafy, to mi mówi, gdzie zabrałaś moje rzeczy? Potrzebuję, zostawiłem. Ja po prostu, jak przychodzę dokładnie i widzę te rzeczy, to jest dramat. Bo ja potrzebuję za 3 dni, więc po co to odkładać na miejsce? Szkoda czasu. Więc nie pytam, do prania wrzucam teraz. Nawet jak czyste. Wyobrażacie sobie wasze życie za 10 lat? Trochę spokojniej bym powiedział. Ja też znaczy bym chciał. Tak, bo my generalnie lubimy, jak jest spokój. Musi się dziać, tylko może trochę wolniejsze tempo, że czasami się wszystko dzieje za szybko. I żeby cieszyć się chwilą, nie? Dokładnie.